System narzucony po wojnie przez Sowietów, ale umożliwiony przez zachodnich sojuszników. Jednak ten system obowiązywał ponad 50 lat, więc dokonał zmian długo nieodwracalnych: i to zmian w umysłach, w świadomości, ale też i zmian w ekonomii, w strukturach, w organizacji. Dlatego dziś tak trudno odwracać te wszystkie procesy. Związki zawodowe były, są i będą potrzebne. Tylko związki zawodowe wciąż obserwujący świat i dopasowujący się do obrony interesów świata pracy. Przyszłość przewiduje Rozwiązywania różnego typu spraw, konfliktów w trójkątach równobocznych na różnych wysokościach zorganizowania. Pierwszy bok tego trójkąta równobocznego to związki zawodowe i organizacje społeczne. Drugi bok tego trójkąta to właściciele środków produkcji. I trzeci bok trójkąta zamykającego to administracja do rządu włącznie. I w tych, w tych trójkątach powinniśmy się spotykać na różnych wysokościach, w zależności od potrzeb. Ta demokracja, tak jak wolność, jest, ją trzeba umiejscawiać w czasie i przestrzeni. Wolność dla ludzi, którzy żyją w rezerwatach, jest rozebrać się i do, do buszu wskoczyć. Taką wolność ja bym nie wybierał, bo mnie komary jako bladą twarz zjadły. W związku z tym wolałbym nawet niewolę. Dla ludzi w podobnych systemach, jak my żyliśmy, to wolność była wolność zachodnia, wolność religii, ale wolność dla Francuza, którego pytałem się, to było to, że kiedy się rodzi, to powinni obliczyć i, po, i napisać mu, że będzie 15 minut prezydentem. Bo się należy każdemu człowiekowi, a nie jakieś tam wybory, jakieś podejrzane akcje. Każdemu się należy wszystko na tym świecie i powinien mieć obliczone, ile, ile, ile z tego skorzysta. A więc, tak ro, rozumując, demokracja, demokracja inaczej wyglądała w układzie państwo-kraj, kiedy wojowaliśmy, a inaczej teraz powinna wyglądać demokracja. Tamta demokracja rozdawała tylko przywileje, prawa. Natomiast ta demokracja musi dopisać różne obowiązki na różnych wysokościach zorganizowania. Bez dopisania obowiązków ta demokracja nie będzie zdawać egzaminu. Ja jestem starego pokolenia, więc wychowany na religii, na, na prawdzie, na wiejskich, chłopskich zasadach. Ale dziś, kiedy ktoś mnie pyta o wartościach, to zdaję sobie sprawę, że są różne religie, różne wychowania, ludzie niewierzący. W związku z tym należy uzgodnić wartości, które są potrzebne globalnie, potem kontynentalnie, a potem regionalno-krajowo. I to nazywam wartościami. Najbardziej sprawdzone rozwiązania jednak mają religie. Dlatego wiele rzeczy dobrych z religii można przenieść do życia politycznego, niereligijnego. Ale nie, nie religię przenosić. Religia ma na tych samych zasadach, pracuje na przyszłe nasze życie. A my, politycy, związkowcy, na dobrych zasadach, uzgodnionych zasadach, na uczciwości, pracujemy tu, na tej ziemi, tutaj, żeby mieć dobrze i wygodnie. Ja wychowany na prostych zasadach, które się nie zgadzały z rzeczywistością, próbowałem udowadniać rację, te racje prowadziły mnie do zwycięstw. Ale to wszystko się działo w świecie podzielonym na bloki, na konfrontacje na państwa. I ja, udało mnie się, i, i ludziom w Polsce, którzy słuchali mojego zarządzania, udało nam się. Zakończyć etał, etap podziału, wal, konfrontacji, wojowania. A więc w sumie zburzyliśmy niedobre podziały. Byłem świetny w kierowaniu w celu zburzenia złych podziałów świata. I tu byłem świetny. Natomiast chciałbym na tym zburzeniu, zburzonych w systemach, pro w programach chciałbym też być zapisany jako budowniczy nowego, lepszego od poprzedniego. Staram się zapisać i wejść na drogę budowania na gruzach starego, starej epoki. Co do życzeń socjalizmu, to one są dobre. Natomiast socjalistyczne rozwiązania bardzo często powodują, Budowanie wielkich struktur kontrolnych, administracyjnych, zarządzania. Zjadają dwie trzecie, może za dużo, jedną trzecią środków, które gromadzą w celu pomagania czy rozwiązywania. I dlatego tutaj jest cały szkopuł. Bo co, bo co z tego, że idę, jak, jak, jak tracimy 40 środków, które zgromadziliśmy, a oni potem zjadają przez administrację, przez zarządzanie. I dlatego tu trzeba by coś poprawić, by nie budować administracji, tu nie ponosić straty. Bo sama idea, pomoc, opiekuńcze, wszystko okej. Okay, tylko, że ona za drogo kosztuje w wykonaniu socjalistycznym. Taniej kosztuje, jeśli wprost zarobię i sam sobie kupię w czasy, czy sam się będę opiekował, bo nie będę miał administracji. I, i dlatego tu jest cały błąd socjalizmu i komunizmu. Ponieważ jestem człowiekiem wierzącym, praktykującym. A więc chciałbym swoje talenty dobrze złożyć, aby po śmierci nie trafić do piekła. Prosta zasada, bo jeśli nie złożyję, jeśli nie będę pracował mocno, to trafię do piekła, a tam w tym piekle jest dobór negatywny, a więc Stalin, Lenin na kierowniczych stanowiskach i będą mnie gnębić przez wieki za to, że zburzyłem ich pomysł, a więc komunizm. Stąd robię wszystko, by tam się nie dostać. By, by zarobić na lepszą szczęśliwość i żeby nade mną nie stali właśnie Stalin Lenin i jemu podobnie. Muszę powiedzieć, że w tamtym czasie nawet mocno się pokłóciliśmy, dlatego że no, on był znany już i też działać związkowy, ale szedł w tym kierunku właśnie socjalizmu. I długo się upierał i dlatego przegrywał wybory, kiedyś się zmienił. Kiedy trochę mniej był socjali socjalistą, no to i wygrał wybory. Ja natomiast nie miałem wyboru. System komunistyczny upadł, trzeciej drogi nie było, więc musiałem budować kapitalizm, mimo że miałem do niego wątpliwości. Nie przyznawałem racji Lury, bo ja musiałem przewrócić system komunistyczny. A gdyby on jeszcze pomagał tamtej stronie, no to jeszcze związkowiec to byłoby dużo, dużo trudniej. Ale po latach. Wracam do jego myśli i uważam, że miał w, te, w tamtym czasie dużo racji, ale z jego punktu widzenia.